Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w moim dzisiejszym filmie. Dzisiaj jesteśmy na zewnątrz, jesteśmy w centrum handlowym, ponieważ moich córek szafa już się pomniejsza o ilość ciuchów, które mogą ubrać, więc ja byłam na Els Waikiki i po prostu kupiłam kilka rzeczy, kilka ubrań, które będą mogły ubrać głównie Ela do szkoły. W tym czasie mój mąż jest z Elą na górze, bawią się w takim parku dla dzieci i ja teraz idę do nich. Zobaczcie, na górze mam samolot. W domu Wam pokażę, jakie rzeczy kupiłam i mniej więcej co kosztowało. Bardzo dużo było przeceń, wiecie? Dzisiaj naprawdę nie wiedziałam, co mam wybrać, bo wszystko mi się podobało i bardzo dużo ludzi było w sklepie Els Waikiki. Być może znacie tą markę, jeżeli byliście w Turcji. Rzeczy są naprawdę bardzo, można powiedzieć, że dobrej jakości. Nawet jeżeli byście chcieli kupić i po prostu wyprać kilka razy, nie ma tutaj problemu. Tak wygląda park dla dzieci. Zobaczcie, jakie on jest ogromny. Dzieci stamtąd nie chcą wychodzić. Przepraszam, a Państwo kupują samochód? Nie, 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 W galerii są wystawione dwa samochody koreańskie. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić, oczywiście może się skontaktować z firmą, która jest opisana tam na drzwiach. Każdy może wejść do tego samochodu, każdy może pooglądać. Dobry lód? Pyszne. Po takiej zabawie? Niech to już dopiero. Pycha. Niam, niam. Niam, niam. A ma burdekie? Oj. Kaciu. Kaciu takie. Nie wiem. Jala. Po zabawie stwierdziła, że skończyła jej się energia i chciała lody. Jeszcze powiem Wam, że mamy tak ciepło, że chodzimy w krótkich koszulkach, tak jak teraz widzicie. No i spokojnie można jeszcze zjeść tego loda, ponieważ jest naprawdę bardzo ciepło i nie przeszkadza tutaj temperatura. Na chwilę obecną mamy 29 stopni. Przyjechaliśmy do domu. Przyjechaliśmy do domu trochę zmęczeni, trochę połaziliśmy, ale nawet trochę dużo połaziliśmy, bo naprawdę dzisiaj mieliśmy taki 4-godzinny maraton, można tak powiedzieć, po sklepach, po placu dla zabaw, także trochę się dzisiaj nachodziliśmy w dniu wolnym, ale ruch to zdrowie, oczywiście sport to zdrowie, więc tutaj nie narzekam, że chodziliśmy troszeczkę, może na figurę nam tutaj będzie lepiej. I chciałam Wam pokazać, jakie ciuchy kupiłam. Głównie kupiłam ubrania dla Eli, ponieważ Ela mi teraz tak urosła, tak poszła do góry. Zobaczcie na moje włosy. Tak urosła, tak poszła do góry, że po prostu te ciuchy, które ona ma, te ubrania, które ona ma, to są po prostu za krótkie. Ogólnie ubierałam jej ciuchy na 6-7 lat, gdzie ona ma teraz 5 lat. Natomiast po prostu nogawki zrobiły się krótkie i po prostu się nie nadają do tego, żeby ubierać normalnie do szkoły nawet. Także jeżeli chodzi tutaj o ubrania, to jak nie, przede wszystkim kupiłam dla Eli. Skupiłam się na Eli, więc tak, dzisiaj były na Els Waikiki przeceny, tak jak Wam tutaj powiedziałam wcześniej. I te przeceny, powiem Wam, że kupowałam już ciuchy na 8 lat, 7-8 lat, tak jak miałam wcześniej na 6-7, a nawet na 5-6 lat, to teraz już mamy na 7-8 lat. Także tutaj, wiecie co, były koszulki za 180 lira. I one kosztują na złotówki około 20 zł. Zobaczcie. Mamy taką jedną koszulkę. My jeszcze ubieramy krótkie koszulki, bo jest ciepło. Także my tutaj nie zwracamy uwagi jeszcze na to, że jest już, że będzie zimno. Po prostu na zwykłą koszulkę możemy nawet rano, możemy jakąś tam tylko dłuższą bluzę cienką ubrać i jest gitarka. Także druga koszulka to jest taka, również jest na 8 lat,
A tą koszulkę kupiłam jej i to też jest za 150, czyli około 20 zł z takim konikiem pony. I z tyłu bardzo mi się podobała i z tyłu jest taki konik, także bardzo fajnie wygląda. Tylko mam problemy z praniem. Jak ja biorę takie ubrania właśnie tutaj z takim nadrukiem, to ten nadruk po jakimś czasie, po kilku praniach, on mi po prostu tak pęka. Czy u was też to jest tak? To po prostu tak tandetnie robią te ubrania niektóre, że naprawdę nawet bardzo fajnej marki, czy różne marki, można powiedzieć, ciuchów, no to powiem wam, że wszystkie te nadruki albo znikają w trakcie prania, albo po prostu się tak, po prostu pękają, także nie ma tutaj możliwości, żeby ubrać to na trzeci raz. Także tutaj mam te trzy koszulki, które wy tutaj widzicie, po 150 lira. I do tego skupiłam się dzisiaj na spodniach, na geterkach. Najlepiej do przedszkola ubrać getr. Tak mi się wydaje, żeby po prostu dziecko miało wygodnie, żeby brzuszek tutaj nie cisnął, żeby nie miała problemu z otwarciem, rozpięciem spodni, aczkolwiek Ela ma bardzo dużo spodni takich jeansowych, dlatego tutaj skupiłam się na getrach. I te getry, które ja tutaj mam, one są również za 360 lira, to jest około 45 zł. Tak, 45 zł, ale jako jedna para, nie, to są jako dwie pary, zobaczcie, one były sprzedawane tak, o. Jedne spodenki mamy takie, z takimi nadrukami, geterki, a drugie są po prostu zwykłe, różowe, jakie tylko, takie, zwykłe, najzwyklejsze. Także do szkoły jak najbardziej będą pasowały. Na długość? Na 8 lat kupiłam teraz. Moja Ela ma 122 cm wzrostu. Tak, 122, mając 5,5 roku. Lekarze nawet się dziwią, no ale mama jest wysoka, tato też jest wysoki, także tutaj jest normalne. Na 7, na 8 lat tutaj mi nie pokazuje. 128 cm wzrostu to jest akurat idealne. Jakbym jej chciała kupić na 9 lat, no to wtedy to, że jest szczuplutka, to po prostu w pasie jej gumka spada i one się nie trzymają i cały czas bym musiała je podciągać, tak że tutaj nie byłoby dobrze dla niej. Dlatego kupiłam, wybrałam jej tutaj jako 8 lat. Myślę, że to będzie dobre. No i jeszcze jedne jej takie kupiłam, takie zwykłe geterki, również też na 8 lat. Za nie zapłaciłam 199 lira, czyli około 20 zł i mają taki wzór tutaj, Johnny Typhoon Fan, no z takim wzorkiem, jako dziecko do szkoły na pewno będzie tutaj ubierać. Jeżeli chodzi o długie spodnie, już można powiedzieć, można ubrać jeszcze spódniczkę, można ubrać jeszcze takie krótkie spodenki, z tym to też nie ma problemu, ale tak jak mówię, już mamy ten wrzesień, koniec września, dzisiaj mamy 22 wrzesień, także już możemy tutaj ubierać, zacząć ubierać długie spodnie. Cienkie mogą być, akurat właśnie takie geterki są najlepsze. Na zimę też nie ma problemu, u nas zima jest taka jaka jest, więc też można dopasować do zimy temperatury swoje ubranka. Tutaj mam kolejne geterki, tutaj był komplet z bluzką, ma takie gwiazdeczki i on jest troszeczkę grubszy, można powiedzieć, też jest na 7-8 lat, jest to taki niebieski kolor, na dole są gładkie. Tylko te gwiazdeczki są tutaj u góry i do tego mamy bluzeczkę, też mamy konika, myślę, że to fajne też do szkoły, nie wiem, czy taki kremowy kolor będzie odpowiedni, no ale oczywiście, jak to dziecko, podobało mi się akurat takie dziewczęce typowe z tym konikiem, także na czasie. Cena tego była 360
lira, czyli około 45 zł. Przeliczając to, że turecka złotówka, tureckie pieniądze to jest chyba jedna złotówka, to jest 8,50 lira. Tak mi się wydaje. Ja tutaj przeliczałam jako 8, także możecie sobie mniej więcej sprawdzić. Materiał jest to bawełna, ale jest taka, zobaczcie, bardziej jest taka grubsza, także akurat teraz na takie jesienne pory, czy zimowe, w Turcji będzie idealny. Także tutaj jako ten komplecik, gwiazdeczki z tymi getterkami tutaj były właśnie około 45 zł. Do tego oczywiście dokupiłam jeszcze skarpety, bo u nas skarpety w domu są bardzo potrzebne. Giną po prostu, nie wiem czy tylko u mnie giną. Tutaj są różne skarpety i za te skarpety, za raz, dwa, trzy, cztery, pięć par skarpet zapłaciłam również 250 lira, to jest tak jak mówię około 20-23 zł. Tak mi się wydaje. Być może tutaj się mylę ze złotówkami, jeżeli chodzi o przelicznik. No i co jeszcze? Tutaj mam te trzy koszuleczki. No oczywiście wszystko przepiorę. Teraz będę ściągała metkę. Mówią, że jest... To znaczy mówią, nie tylko mówią, bo przede wszystkim ważne jest tutaj, jeżeli dzieciom ubieracie, nawet i sobie, jeżeli kupujecie nowe ubrania, to ważne jest to, żeby po prostu po zakupie wyprać w około 50 stopniach, żeby ludzie, którzy przymierzali te ciuchy, żeby po prostu wszystko, wszystkie te bakterie zniknęły z tych ciuchów. No oczywiście o higienę bardzo tutaj musimy dbać. Co jeszcze? Jedną taką bluzeczkę kupiłam dla kumsa. Oczywiście jako ciocia nie mogła się oprzeć. Bardzo dużo jest na dzieci przecen. Tak naprawdę nie wiedziałam, co mam kupić. Chciałam po prostu symbolicznie taką jedną bluzę kupić. Także tutaj za 200 lira kupiłam dla również kumsal. Nie wiem, jak to będzie z rozmiarem, bo nie pytałam się mojej szwagierki, więc mam nadzieję, że tutaj trafiłam co do rozmiaru. 24 miesiące, 36, no to tak 3 latka. Kumsal ma teraz 2 latka, ale jest troszeczkę taka przy kości, także nie wiem, czy będzie na nią dobra. Dlatego tutaj nie chciałam więcej kupować, ale oczywiście jak ciocia pojedzie z ciocią, to oczywiście ciocia może tutaj kupić. I to jest też taka grubsza bluzeczka, zobaczcie. Jestem szczęśliwa chyba, so happy. Taką bluzeczkę kupiłam również dla niej. Jeżeli chcielibyście, jest teraz możliwość nawet, żeby kupić sobie taką spokojnie, można kupić, zrobić zakupy na przyszły rok, ponieważ bardzo dużo jest przecen tak naprawdę, sukienki. Gdyby Ela nie miała sukienek na przyszły rok, to bym jej pokupowała tak naprawdę, powiem wam. Ale troszeczkę ma po Eli, trochę ma jeszcze tych, które kupiłam jej wcześniej, nieschodzone. Także tutaj ma jeszcze trochę tych sukienek, ubrań na lato. Natomiast teraz są takie przeceny po prostu na lato, że można kupić lepiej i można kupić bardzo fajne i w bardzo dobrej cenie. Sukienki, gdzie są sprzedawane po 400, po 500 lira, są teraz przecenione na 250 lira, także ceny są odpowiednie, mi się wydaje. Nawet można kupić tańsze, jeżeli się poszuka, bo jak zrobiłam zakupy, to później na samym końcu jeszcze widziałam, gdzie jest więcej przecen, więcej zrobionych było przecen. I na przykład trafiłam na koszulkę, gdzie była po 80 lira, a 80 lira to jest chyba coś 3 zł, tak? 4 zł. 4 zł. 4 razy 8, 48. Nie, to jest coś około 10 zł, przepraszam. Także tak, to jest około 10 zł, także za 10 zł koszulkę, gdzie można kupić? Nie wiem, czy nawet na targu można kupić w Turcji taką koszulkę. No a jeżeli chodzi o jakość tych koszulek, to mamy tutaj. Sprawdzimy, jakie są jakościowo koszulki. Szybko już patrzę. Otrzymać z daleka od źródeł ognia. O, nawet pisze po polsku, widzicie? Jak to jest? Siła Kiki nie wiem, czy nawet nie jest w Polsce, ale jeszcze przeczytam wam po polsku.pl. Jest nawet po polsku.
Materiał główny 100% bawełna, prać odwrócone na lewą stronę, oddzielnie lub z podobnymi kolorami, wyprodukowano w Turcji. Jak to jest, że jako sklep Elsie Waikiki może ma nawet napisy tutaj po polsku. Zobaczcie. No. Nie wiem, czy widać. Nie będzie widać, bo jest odwrócone do Was, ale widzicie, jeżeli byście chcieli kupić ciuchy właśnie na Elsie Waikiki, jeżeli chcielibyście kupić, a jeżeli nie wiedzielibyście, jaki jest materiał, to po prostu możecie zobaczyć sobie na metkę, a metka znajduje się zawsze w środku ubrań, także tutaj się znajduje. Także będziecie mogli sobie sprawdzić dokładnie, jaki to jest materiał i jak można ją wyprać, bo tam jest dokładnie opis zrobiony. Także oczywiście można. O, i to też jest bawełna, tak jak tutaj patrzyłam, także akurat jako także bawełna jest bardzo zdrowa tutaj, tak jak naprawdę dla naszego ciała bawełna jest idealna. Nie jakiś tam zwykły poliester, czy guma, czy jakieś tam lajkrowe, najlepsze są ciuchy bawełniane. No to tyle. Dla Amelii kupiłam jedną koszulkę. Dlaczego jedną, powiecie? Ponieważ moja córka już urosła, już zrobiła się dorosła, można tak powiedzieć, i po prostu ona lubi sobie sama wybierać ubrania. Ja ją zostawiam już, żeby sobie wybrała sama. Ma swój gust, ma tutaj swoje upodobania, więc nie chcę jej psuć po prostu tego, co ona lubi ubierać. Ale tym razem zaryzykowałam, ponieważ zawsze jak ja jej coś kupię, to po prostu jej się to nie podoba i później tego nie nosi i mi to stoi w szafie, a takich ciuchów mamy bardzo dużo, bo ja lubię kupować ubrania, to chyba jak każda kobieta. Także dla Amelii tutaj kupiłam jej taką bluzkę i to była też bardzo dobra przecena, bo zobaczcie, z 230 kosztowała 150 lira, także tutaj jest około coś 20 ponad złote. I to jest taka zwykła też koszuleczka bawełniana. Jak to dla takiej młodszej, dla takiej mniejszej kobietki, można tak powiedzieć. Po prostu taka ze złotymi znaczkami. O, tak się mieniąca taka koszulka. Nawet jej się podobała, także mama tym razem trafiła z ubraniami. Podsumowując zakupy, za wszystkie te zakupy zapłaciłam 1600 lira. To na polskie, przeliczając na polskie, na złotówki, to jest około 200 zł. To sobie wyobraźcie, za tyle ciuchów kupiłam, zapłaciłam tutaj 200 zł. A mam tutaj cztery pary spodni, trzy koszulki, dwie bluzki i skarpety. Także dajcie mi znać, jak to w Polsce wygląda, aczkolwiek mniej więcej wiem, jak w Polsce wygląda, bo byłam w tamtym roku i wiem, jakie są ceny mniej więcej. Także mogę tutaj poinformować, powiedzieć, że po prostu w Polsce, nawet jak byłam w firmie, w różnych firmach byłam odzieżowych, także jak tam zobaczyłam ceny za jedną sukienkę 100 zł, to była dla mnie taka zwykła dziecięca sukieneczka 100 zł, to była dla mnie naprawdę, naprawdę wysoka cena. No ale oczywiście w zależności tutaj jakie są zarobki, tak? Bo w Polsce 100 zł to powiedzmy średnia krajowa jest 3000, powiedzmy, a w Turcji jest 17 tysięcy, także tutaj jest różnica po prostu w zarobkach i dlatego te ceny są różne. Tak jak ja przyjechałam z innego kraju, dla mnie to było 100 zł bardzo dużo, natomiast ludzie, którzy przyjeżdżają z zagranicy, na przykład nie wiem, z Niemiec albo z Anglii albo z Belgii, 100 zł dla nich to jest bardzo tanio, ponieważ za granicą te ubrania są jeszcze droższe. Także dla nas w Polsce były ubrania drogie, w Turcji są naprawdę tańsze, ponieważ większość w Turcji jest produkowanych ciuchów, ubrań, i to jakościowo jest bardzo dobre. Także tutaj zdecydowanie polecam tureckie ubrania. No jeżeli Wy nie macie oczywiście możliwości, żeby kupić tutaj tureckie ubrania, no to oczywiście musicie zaopatrzyć je w Polsce. No to co? Ale przedłużyłam tego vloga, myślałam, że będzie bardziej krótki. No ale no cóż, wiecie co, ja idę zrobić kawę, po prostu napić się kawę, odpocząć trochę,
a jeszcze biorę się tutaj, będę włączała pralkę, żeby po prostu wyprać te ciuchy i żeby od razu wrzucić, wyprasować i wrzucić do szafy, żeby one były gotowe już normalnie do użytku codziennego, żeby mi tak nie leżały. No to tak, kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, dziękuję Wam za komentarze, za nowe osoby oczywiście na moim kanale, a jeżeli mnie nie subskrybujecie, a chcielibyście zobaczyć moje filmy w dalszym ciągu i chcielibyście otrzymywać informacje, należy oczywiście nacisnąć znaczek subskrybuj, który znajduje się na dole, nie wiem na którym dole. Także zapraszam do zasubskrybowania i całuję Was mocno. Miłego tygodnia. Pa! Bye, bye!